we didn't live up to the high standards that we really set for ourselves. And the second is we failed in our purpose. And for that, I am sorry and I accept accountability. J. Allen Brack ostatecznie doczekał się konsekwencji, a te były na tyle istotne, że mogłyby mieć nawet swój własny ekran powtórkowy. Jednak ten klip pochodzi z 2019 roku, a na tamten czas kryzys dotyczył wprowadzania cenzury zgodnej z polityką Chin. Niestety przykryty innymi newsami zdążył już dawno przycichnąć, chociaż trudno się dziwić, w zeszłym roku gdyby nie lockdowny, większość osób pandemią znudziłaby się już po pierwszym weekendzie. Jednak kontrowersyjne tematy związane z Activision Blizzard zawsze wracają, gdyż najwyraźniej od gier firmie częściej i lepiej wychodzi generowanie kolejnych kryzysów, w których pracownicy spotykają się z niewłaściwym traktowaniem, a także otrzymują wynagrodzenie pozwalające na spokojne utrzymanie się na granicy ubóstwa. Niestety dziwnym trafem, gdy w mediach pojawia się konflikt między częścią społeczności a firmą, tak jak to było w przypadku tęczowego loga CD Projektu, outlety dziennikarskie spieszą, by potępić seksistowskie i homofobiczne zachowania wśród graczy, jednak ci sami dziennikarze winę i hipokryzję marek zauważają dopiero wtedy, gdy jakaś większa sprawa eksploduje im w twarz. Mamy jesień i zgodnie z kalendarzem kontrowersji zasłużyliśmy na jakiś większy kryzys w branży gier. Tutaj Activision Blizzard wystartowało 2 miesiące wcześniej i aż dziwne, że dodatkowych informacji nie oferowali w preorderze. Pod koniec lipca dowiedzieliśmy się o śmierci pracownicy Blizzarda, która miała popełnić samobójstwo na wyjeździe służbowym. Niestety w mediach informacja ten temat jest tyle samo, co w pozwie złożonym przez stan Kalifornia. Prawdopodobną przyczyną samobójstwa były nagie zdjęcia dziewczyny rozpowszechniane na firmowej imprezie. I to był początek medialnych i prawnych problemów giganta. Choć media szybko podchwyciły temat kultury fratbojów w Blizzardzie, czyli zachowań charakterystycznych dla głośnej i głównie pijanej grupy mężczyzn uczęszczającej do koledżu, to sam pozew w pierwszych punktach wskazywał na sporą przepaść w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, a także w ich obecności na najwyższych stanowiskach w firmie. Natomiast w sformułowaniu wstępu autorzy wspomagali się postulatami branżowych feministek, takich jak na przykład Anita Sarkeesian. Oczywiście nie ma w tym nic złego, gdyż w budowaniu case'u przeciwko jakiejś firmie nikt nie będzie próbował obalić własnych argumentów. Natomiast do przedstawienia faktycznego wizerunku społeczności graczy, wykorzystywanie twórczości takich aktywistów jest równie rzetelne jak badanie kosmosu kanapką. Powiedz, jaki przedmiot szkolny najmniej przydaje się w życiu? Jacek. Kanapka. Niestety opinie rodzą się z nagłówków artykułów, a te z kolei często ukazują graczy jako agresywnych maniaków, gotowych znęcać się psychicznie i fizycznie nad płcią przeciwną w obronie własnego hobby, lub seksualnych predatorów, którzy bez wahania posunęliby się do gwałtu, gdyby tylko mogli unieść się z fotela. Już w drugim zdaniu wprowadzenia możemy przeczytać, że seksizm jest plagą, która od wielu dekad panuje w zdominowanym przez mężczyzn gamingu. Trudno powiedzieć, co Anita może wiedzieć na ten temat, gdyż jeszcze ani jednej z tej branży nie spędziła. Natomiast rola profesjonalnej ofiary i afera Gamergate była dla niej i wielu innych dziewczyn złotym biletem w karierze medialnej. Niestety przy okazji ruchu E2, incydenty ze złymi facetami zamiast na policję czy drogę sądową trafiały na Twittera, gdzie szybko wyciekały prywatne dane domniemanych sprawców. Była nawet głośna sprawa samobójstwa jednego dewelopera, którą omawiałem w innym filmie. Jednak broniąc społeczności graczy warto pamiętać, że żadna nie jest bez skazy. Dlatego nie wątpię, że Sarkeesian faktycznie otrzymywała pogróżki od mentalnie niestabilnych osób. Takie zachowania powinno się tępić. Niestety postawa aktywistów nie daje szansy środowisku, by oczyściło się samo, gdyż jest to dla nich szansa, by wykorzystać każde takie zdarzenie do zdobycia kolejnych progów popularności i nakręcenia własnej narracji. Wskazywanie określonej płci i koloru skóry człowieka jako głównego kryterium w przypisywaniu winy za wszelkie źródła toksycznego, a nawet przestępczego zachowania jest ekstremalną drogą na skróty. I mimo, że jest skrajnie niesprawiedliwa, to osobom takim jak Anita pozwala zmobilizować ludzi i media do walki, a także przy okazji złapać kilka drogich zleceń na szkolenia i prelekcje. I szczęśliwie dla aktywistów, w naszych czasach jeszcze jesteśmy w stanie zidentyfikować białego mężczyznę, co zdecydowanie ułatwia przypięcie go do tarczy strzelniczej. Feminizmie w gamingu będę chciał poświęcić osobny film, dlatego jeśli masz na ten temat jakieś przemyślenia lub doświadczenia, koniecznie zamieść je w komentarzu pod filmem, a na pewno się do nich odniosę. Wracając jednak do samego Blizzarda, znając ich historię, nie trudno uwierzyć, że kobiety, a także inne grupy były traktowane gorzej od pozostałych pracowników. Gdy spojrzymy na ten fragment panelu na BlizzConie... Which catalog would you like them to step out of? We feel you, and we want to vary our female characters, absolutely. So, yeah, we'll pick different catalogs.
Z łatwością zauważymy tutaj lekceważący ton i prześmiewcze odpowiedzi. Choć dziś powiedzielibyśmy, że Tim postawił się politycznej poprawności, to kiedyś była to powszechna marketingowa praktyka, by skąpy strój modelki lub postaci przekonywał odbiorcę do wyciągnięcia portfela. Obecnie sytuacja się odwróciła. Seksualizacja postaci, szczególnie kobiecych, jest głośno krytykowana głównie przez te same osoby, które wcześniej ją popierały. I choć możliwe jest, aby wraz z komunikatami firmy zmieniło się również podejście pracowników i kierownictwa, to jednak gdy mówimy o przechodzeniu w krótkim czasie z jednej skrajności w inną, prawdopodobnie większą szansę mamy, że w centrum handlowym zostaniemy zaatakowani przez dzika. Gdy Blizzard znalazł się pod ostrzałem krytyki społeczności i protestów pracowników, kierownictwo zaczęło produkować różnego rodzaju oświadczenia. Wtedy J. Allen Brack przesłał list do podwładnych, w którym potępił toksyczne środowisko pracy, pochwalił tych, którzy odważyli się zgłosić problemy do HR-u, bo to wymaga nie lada odwagi, by uciekając przed mordercą szukać schronienia w jego własnym domu, a także nie zapomniał pochwalić samego siebie. Pisał, że obejmując obecne stanowisko, wspomniał Kotikowi, że w jego rodzinie wręcz czczona jest Gloria Steinem, feministka urodzona w latach 30. ubiegłego wieku, walcząca o wolność i prawa kobiet. To ona zainspirowała go, by całą swoją karierę poświęcił się walce z kulturą fratbojów. Oświadczenie nie zestarzało się najlepiej w konfrontacji z tą wypowiedzią. Alex, what catalog is that torn female coming out of? Not one you'd read. Yeah. Sexy cow business. Yeah. Thank you. Potem Allen Brack niemal natychmiastowo wystrzelił ze swoich szefowskich butów i nawet do dzisiaj, gdy wieczorem spojrzymy w stronę siedziby Blizzarda, możemy dostrzec jasny punkt unoszący się na niebie. Wraz z Alexem Afrasiabi i kilkoma innymi kolegami mogliby utworzyć nawet jakąś konstelację, na przykład przypominającą twarz Billa Cosbiego, bo na wyjazdach służbowych Afrasiabi rezerwował taki właśnie pokój. Jeśli ktoś nie wie lub nie pamięta, Cosby był bardzo znanym komikiem, również u nas. Gdy wydawało się, że jego kariera przycichła, ponownie wystrzelił w rankingach popularności. Tylko tym razem z zarzutami gwałtu i molestowań. Zatem naiwnie byłoby oczekiwać, że za drzwiami takiego pokoju Afrasiabi chciałby odbywały się tam stand-upy. Te i inne zdarzenia mocno obciążają kierownictwo. I nawet jeśli są za słabe, by postawić odpowiednim osobom konkretne zarzuty, to przynajmniej w społecznej ocenie wystarczą, by udowodnić szereg zaniechań, jakie miały miejsce w firmie. Tutaj jednak byłbym bardzo ostrożny w czerpaniu z dobrodziejstw internetu i traktowaniu Twittera w formie wiarygodnego źródła. Osoby, które zauważyły rażące zaniedbania i nadużycia, zgłosiły to odpowiednim organizacjom. I tylko dzięki temu było możliwe rozpoczęcie śledztwa i ostateczne przygotowanie pozwu. Jednak część osób może potraktować kryzys jako szansę na zyskanie popularności w sieci, zamiast podjąć kroki prawne. Niestety w społecznościówkach wystarczy rzucić odpowiednim hasłem bez podpierania się dowodami, co może zniszczyć życie osób, które nic złego nie zrobiły, ale znalazły się w wygodnej pozycji dla osób poszukujących uwagi. Blizzard prawdopodobnie zrobi wszystko, by tylko sprawa zakończyła się ugodą, wliczając w to zatrudnienie firmy zajmującej się zwalczaniem związków zawodowych. Bobby Kotick zapewniał, że firma prawnicza ma sprawdzić wewnętrzne procedury, aby możliwe było wypracowanie odpowiedniego, inkluzywnego środowiska pracy. Firma WilmerHale znana jest jednak ze swoich działań w Amazonie, a także innych miejscach, w których zrzeszający się pracownicy zaczęli zdobywać zbyt dużo władzy. Z perspektywy pracownika trudno też o zwiększenie zaufania do pracodawcy, gdy w oświadczeniu Fran Townsend możemy przeczytać o wyraźnej krytyce pozwu i zarzutów kierowanych w stronę Blizzarda. I to by jeszcze nie było takie straszne, gdyby nie fakt, że śledząc karierę tej sympatycznej pani, dowiadujemy się o jej pracy w Departamencie Bezpieczeństwa USA i obronie różnych technik przesłuchań, do których mógł się zaliczać również waterboarding. Będąc w tym momencie pracownikiem Blizzarda i wierząc w słowa zarządu, to prawie jak być indykiem w zatłoczonej kuchni, gdzie jedna osoba ostrzy noże, a ktoś inny układa żywa na tacy rozmiarem pasującej do naszej wielkości i przy tym dalej mieć nadzieję, że ktoś za chwilę poda nam obiad. Do działań defensywnych Blizzarda najwyraźniej zalicza się również niszczenie dowodów, gdyż pozew został również rozszerzony o takie praktyki. Nie znam się na prawie, ale z wypowiedzi branżowych dziennikarzy w mediach można było wywnioskować, że w zależności od wagi dowodów, firmie bardziej opłaca się zapłacić karę od ich niszczenia. Dodatkowo Activision Blizzard ukryło się za umowami NDA, które wymagają od pracownika, aby wcześniej odbył rozmowę z pracodawcą, zanim złoży zeznania stronie skarżącej. Możemy tylko wyobrażać sobie, jak wyglądała taka rozmowa. Te działania z kolei doprowadziły do oficjalnej skargi złożonej w połowie września przeciw Activision Blizzard przez Związek Pracowników. Nie był to kolejny pozew, jak podawały media, jednak w dokumencie zawarto wszystkie działania firmy, które utrudniały zatrudnionym organizowanie się w grupy oraz naruszały ich prawa pracownicze. Ostatnim, najświeższym newsem jest śledztwo prowadzone przez SEC, czyli formę Komisji Papierów Wartościowych. Tutaj z pomocą przyszedł mi kanał Hoglow, gdyż przedzieranie się przez prawne dokumenty po dłuższym czasie gotuje mózg do tego stopnia, że naciskając na czoło można by go sobie wycisnąć
przez uszy. Jednak dla bardziej wytrzymałych osób, linki do wszystkich źródeł standardowo zamieszczam w opisie pod filmem. Jak wskazuje kanał Howglow, wbrew temu, co możemy przeczytać w nagłówkach artykułów, śledztwo SEC zainteresowane jest seksizmem i niewłaściwym traktowaniem pracowników tylko w zakresie informacji zawartych w raportach. Przykładowo, jeśli dział HR przyjmował wiele zgłoszeń o niewłaściwym traktowaniu, a inwestorzy takiej informacji nie otrzymali lub ta została sfałszowana, wtedy komisja ma podstawy do zastosowania wobec firmy odpowiednich działań. Z drugiej strony, jeśli jakiś pracownik Activision Blizzard wiedział o śledztwie prowadzonym przez DFEH i wyprzedał swoje akcje przed rozpętaniem całej medialnej burzy, zrobił to nielegalnie. I takie przypadki też będzie obejmować śledztwo Komisji Papierów Wartościowych. Przed Activision jeszcze całe tygodnie prawnej gimnastyki i pewnie spory rachunek do zapłacenia, tak jak to miało miejsce w Riot Games. Natomiast Bobby Kotick zapowiedział, że będą pierwszymi, którzy wyznaczą nowe standardy w branży. I to mnie chyba martwi najbardziej, gdyż nie mam zaufania do tej firmy, że będzie w stanie formułować poprawne definicje przewinień, a potem sprawiedliwie egzekwować punkty wytworzonego regulaminu. W maju tego roku Activision zerwało wszelkie kontakty z aktorem głosowym Jeffem Leachem. Po sieci krążyły klipy, w których Jeff w wulgarny sposób komentował lub odzywał się do kobiet. Kontrowersyjna streamerka Zombie Unicorn przeprowadziła społeczną akcję, kontaktując się ze wszystkimi partnerami aktora, by pozbawić go pracy. W efekcie się jej to udało, gdyż Jeff zniknął z platform streamingowych. Activision w oświadczeniu napisało wtedy, że na seksizm nie ma miejsca w branży ani społeczności gamingowej, dlatego zrywają z nim współpracę. Zdecydowanie potępiają takie zachowanie, podkreślając, że celem firmy jest stworzenie rozrywkowego i bezpiecznego doświadczenia dla wszystkich graczy. W świetle ostatnich wydarzeń brzmi to jak ogromna hipokryzja. I jeśli coś się zmieni w Activision Blizzard, to na pewno metody wyłapywania przecieków i być może zwiększony nabór ludzi z Departamentu Obrony i służb wywiadowczych. Nie mam wątpliwości, że do Blizzarda jeszcze w tym roku wrócimy. Dlatego ode mnie na razie to tyle. Dzięki za oglądanie, z tej strony mówił Shifter z Ogrysków. Teraz taka szybka aktualizacja, gdyż w trakcie składania tego filmu pojawił się news o ugodzie, którą podpisało Activision Blizzard w wysokości 18 milionów dolarów. Tutaj warto wiedzieć, że stroną skarżącą było EEOC, czyli komisja badająca równe szanse w zatrudnieniu. Pozew złożony przez komisję dotyczy prześladowania i dyskryminacji na tle płciowym, włączając w to również kobiety w ciąży, a także stosowanie odwetu wobec osób, które dochodziły swoich praw lub składały skargi. Nie jest to ten sam pozew, który złożył stan Kalifornia, gdyż tam próbuje się udowodnić, że system wypracowany przez Activision Blizzard miał celowo dyskryminować wszystkie kobiety. EEOC natomiast zajmuje się konkretnymi przypadkami. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że zaledwie w godzinę po złożeniu pozwu przez komisję Blizzard podpisał ugodę. Śledztwo trwało od 2018, więc niemożliwe jest, żeby firma była zaskoczona takim rezultatem. Wygląda to tak, jakby Blizzard chciał, by pozew został sformułowany i opublikowany. Być może firma chce przez to wykazać, że seksizm i niewłaściwe traktowanie pracowników to tylko te przypadki zgłoszone przez EEOC, a poza tym żadnej systemowej dyskryminacji w Blizzardzie nie ma. Prawnicy wydawcy na pewno zauważyli w tym jakieś większe korzyści, gdyż teraz po ugodzie przez 3 lata Blizzard będzie miał u siebie kogoś w rodzaju kuratora, który będzie sprawdzał, czy firma znowu nie łamie praw pracowników. EEOC będzie w tym czasie analizować procedury wewnętrzne firmy, przeprowadzać szkolenia, a także organizować niezapowiedziane audyty. Wszelkie odchylenia od ustalonych norm mogą mieć konsekwencje prawne, wliczając w to kolejne pozwy. Te 18 milionów, które zapłacił Blizzard, to rodzaj funduszu. EEOC teraz zdecyduje, jakie kwoty wypłacić poszkodowanym. Jeśli te będą niższe od puli całkowitej, a Blizzard w swojej rocznej działalności angażuje się w akcje charytatywne, pozostałą część pieniędzy będzie mógł przeznaczyć na te właśnie cele, co i tak by zrobił. A zatem może się okazać, że faktyczna kwota ugody będzie niższa. Jednak za Blizzardem ciągną się jeszcze pozostałe pozwy i śledztwa, które wymieniałem w tym materiale, dlatego na pewno to jeszcze nie koniec wydatków firmy. I to tyle aktualizacji. Na koniec zagrajmy w grę. Każdy like pod filmem to jeden dodatkowy metr nad poziomem morza dla J. Allen Bracka. Zobaczmy, jak wysoko nam się uda go wykopnąć. A także standardowo, jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów ode mnie, to kliknij przycisk subskrybuj, a także dzwonek, by być na bieżąco za wszystkimi filmami. I pamiętaj, mówmy głośno, chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Tak jak to było w przypadku tęczowego loda CD Projektu. Informacji na ten temat jest tyle samo, co w pozbie z... Feminizmie w gamingu.